Fundusze unijne pozyskiwane na rozwój miast i wsi sprzyjają zastosowaniu przez samorządy rozwiązań innowacyjnych. Jako innowacyjne można uznać także działania podejmowane w samorządach, a mające na celu znacznie sprawniejsze dostarczanie usług lokalnym mieszkańcom. W wielu samorządach stosowane są nowinki organizacyjne, usprawniające procesy załatwiania spraw, opierające się bardzo często o specjalnie w tym celu stworzone narzędzia czy systemy informatyczne, wielokrotnie przyspieszające rozpatrywanie wniosków. Różnego rodzaju innowacje stosują z powodzeniem samorządy z województwa lubelskiego. Idealne miasto, więc można w sposób idealny wskazać, jak dobrze i efektywnie korzystać z funduszy europejskich. Miasto Zamość zrealizowało projekty za ponad 300 milionów i ma ponad 250 kolejnych milionów złotych w realizacji projektów, w tym projektów innowacyjnych, bo dwa nasze muzea, Muzeum Arsenał z projekcją w 5D i teraz wykonywany remont rotundy będzie miał takie innowacyjne możliwości projekcji różnego rodzaju historycznych informacji na temat miasta. Jako prezydent miasta Puławy bardzo się cieszę, że możemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Są one naprawdę siłą napędową naszego miasta. Przez ostatnie 15 lat inwestycji zrealizowaliśmy na 500 000 000 zł, z tego aż 300 milionów są to środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Bez tego miasto by prawdopodobnie było dalej w stagnacji, nie rozwijało się, a te środki zewnętrzne nie tylko naszemu miastu, ale całemu regionowi Lubelszczyźnie pozwalają realizować naprawdę wspaniałe inwestycje i rozwijać się, bo proszę pamiętać też, że są dzięki temu miejsca pracy, podatki, rozwijają się firmy i to wszystko napędza, jest to naczynie połączone. Innowacje w gminie Podedwórze to przede wszystkim innowacje społeczne, innowacyjne rozwiązywanie problemów społecznych. Znajdujemy się w krainie Rumianku. Jest to przykład rzeczywiście nowatorskiego podejścia do rozwiązywania lokalnych problemów, bazując na lokalnych zasobach. Powstało miejsce unikalne, przyciągające tysiące turystów, które pokazuje, że nawet w tak małej gminie, która nie może się poszczycić ani jakimiś bogactwami, ani przemysłem. Można, bazując na lokalnych zasobach i przedsiębiorczości społecznej, stworzyć miejsce ciekawe, które swoją ofertą przyciąga turystów z całej Polski. Jako gmina Wórka staramy się budować nasz wizerunek m.in. na innowacyjności. Są to innowacje, które idą w różnych kierunkach. Tak naprawdę chcemy, żeby ci mieszkańcy, którzy tutaj są, aby im się dobrze żyło, aby im się dobrze funkcjonowało. Chcemy, żeby przedsiębiorstwa, które do nas chcą przybyć, aby im się dobrze prowadziło działalność gospodarczą, m.in. przez projekty, które realizujemy, a inwestujemy w energetykę, czyli w odnawialne źródła energii. Tu m.in. fotowoltaikę, również w niskoemisyjność, gdzie mierzymy chociażby poziom czystości naszego powietrza. Również budujemy infrastrukturę innowacyjną, poprzez którą można spędzać bardzo dobrze swój wolny czas. Komunikujemy się z naszymi mieszkańcami w sposób innowacyjny, nie tylko poprzez media społecznościowe, ale również poprzez dedykowane tylko dla naszej gminy aplikacje, takie jak chociażby My Local News. Pragniemy z naszego powiatu stworzyć Centrum Ekologicznej Produkcji Rolnej. To jedyny powiat w województwie lubelskim, na terenie którego zlokalizowane są największe zakłady produkcji rolnej. Cukrownia Kasysta z nowoczesnym silosem, zakłady zbożowe Elewar, no oczywiście spółdzielnia mleczarska znana z wyrobów nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale także w Polsce. Powiat to także tradycyjne uprawy, to rzepa, chmiel, stąd mówi się, że Kasysta to stolica chmielu i piwa, ale także zioła, gdzie nie tylko są uprawiane, ale także przetwórstwo ziół. Tradycja oraz innowacyjność pozwoli na stworzenie właśnie Centrum Ekologicznej Produkcji Rolnej. Strategią naszego samorządu od początku członkostwa w Unii Europejskiej było maksymalne wykorzystanie środków unijnych, zarówno na działania tradycyjne, jak i innowacyjne. Zrealizowaliśmy na przykład taki projekt za ponad 5 milionów złotych, tak zwane Sportowe Centrum Promocji Zdrowia przed kilku laty, które nie tylko
powstały obiekty sportowo-rekreacyjne, ale również były zajęcia i działania prozdrowotne wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców. W minionych 15 latach samorząd miasta wykonał inwestycje na prawie 50 milionów złotych z udziałem środków unijnych. Mnóstwo inwestycji, chodniki, drogi, ciągi rowerowe, mały rynek, a przede wszystkim infrastruktura komunalna, która sprawia, że powstają nowe domy na osiedlach miasteczka.